Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się kolejny już raz w grze Inscription. I tak, widzimy się w menu głównie dlatego, że patrzcie, New Game znowu nie działa. Możemy tylko kliknąć Continue. I tak, po tym co ostatnio się stało, powiem szczerze, nie do końca jeszcze pamiętam wszystkie te takie rzeczy. Ale tak, jesteśmy w jakiejś takiej cyfrowej planszy teraz, gdzie... A, nie to chciałem. Mamy jakieś kajdany. Wiecie, chciałem wstać i no, nie mogę. Wstać? Nie. Mamy, jakby to powiedzieć, transcendencję, czy wznoszenie, uniesienie, ewolucję. Drużynie będę to przetłumaczyć do zrobienia. I jesteśmy przykuci do stołu, okej. Okay. Tutaj chyba mamy najwidoczniej nasze jakieś karty, tu jesteśmy my. I pewnie strzałkami się poruszamy, ale dobra, a co to jest? Energy Bot. Z dwa energii. Battery Bearer. Okej. Okay. Jak jest zagrana, to daje baterię. Okej. Okay. O. Okej, okay. Pierwszy sok ma otrzymać obrażenia, to nie otrzymuje ich. Mhm. 1 na 1, tam 0 na 1, ciekawe. Przy okazji, fajnie, teraz widzimy to nie jako zwykłą kartę, jako coś innego. To zapewne plus, teraz Sniper. O! Dowolny pole atakuje, to mi się podoba. A tutaj Double Gunner, jego chyba znamy. Kosztuje dużo energii, ale dobra. No to tak, zobaczmy co tam się staje. I dla tych, którzy nie pamiętają, tym razem PO3 rządzi Inscription. Z tego co Achievement powiedział. Ale no, tak. Rządzi. Z tego co mi właśnie Achievement powiedział. Na pewno on teraz tutaj nam rozgrywkę prowadzi. Słyszycie tak jakby te bipania komputerowe, ale mniejsza. Potopia kiedyś była bezpieczna dla podróżnych. Ale teraz zbuntowane boty, czy tam Roach boty, Łotrzyko boty, blokują wszystkie główne trasy. Okej, okay, to są jakieś hologramy nadal, jakieś mechaniczne części, a tutaj coś takiego i nagle jakaś jakiś alarm czy coś i... O proszę. Nie jesteś przyzwyczajony do widzenia 5 linii, czy nie? Ach. Leszemu nigdy się to nie udało. To ciekawe, on nadal jest świadom tego, co się działo w innej wariacji, ale mniejsza. Empty vessel? Co, czym jest empty vessel? 0 na 2 po prostu za 1. Okej. Okej, okay. Powiem wam szczerze, nie rozumiem do końca. Rzucę to i co teraz? Okej, okay, teraz jest taki ciekawy hałas zamiast tego takiego standardowego dzwoneczka. Ja mam zamiaru przeszkadzać, tylko pożyczyć pstryka. Okej, okay, okej, okay. Witaj siostra. I co ciekawe, teraz tu mamy jakiegoś minibota i jakieś dyskietki, albo pojedynczą, albo jakąś stertę. A, czyli sterty to są chyba empty vessel po prostu. Natomiast te tamte, jak to działa? A, okej. Okay. Jak zginie, to po prostu ginie też to coś, co tam z nim jest, ale mniejsza. A i ten wybuchałem też obok, ale tak, tak, full focus, bo muszę jeszcze tutaj skupić. Czyli dobra, to rozumiem. I wybaczcie, że taki chaos, ale no. Więc tak, wniosek jest następujący. Tutaj walczymy przy użyciu właśnie dyskietek. Są tutaj dyskietki z... Empty Vessel, czyli 0 na 2, które nie wiem po co będą, oraz dyskietki z naszymi kartami. Między innymi Shield Boty i tym podobne. A jeśli chodzi o to, to... A, tutaj chyba łuskami. A, to przeważamy. Ej, dobra, mamy w tej rundzie 4. I co bym chciał z tym zrobić? Double Gunnera mnie nie stać. Bota... Nie chciałbym zrzucać jeszcze. Wiecie, od razu go stracimy. A Sniper Bota po prostu. I który poro on atakuje, mogę wybrać. Chyba tego jeszcze nie przegram, więc... A, okej, okay, czyli ręcznie klikam, gdzie ma zaatakować. Tego dziada się pozbądźmy. O nie, jestem blisko przegranej. Wiecie, nie żeby to było problemem. Tak całkowicie szczerze. Ale tak,
Ile mamy energii? Czy stać nas na shield bota i ten empty vessel? Stać, dobra. W tym wypadku tak. On niestety tutaj dobije. Ale tak, w ten sposób możemy już zająć się resztą. Zastrzelimy jego, czemu by nie? No. I tak, bierzemy kolejny empty vessel. Nawet nie wiem po co nam to, ale tak. I no. Piu, piu, piu. A nie, to śruby są. Dobra, to nie są te. Jak ja to nazywałem? Brakuje mi słów. Pociski to są śrubki. Okej, fajne. Podoba mi się. Piu, piu, tak, piu, oczywiście. A tutaj też jak będzie piu w to miejsce. Fajne hologram przy okazji. Udało się i... $4, okej. Zanim coś dalej, to... Zobaczmy. Tak, czyli teraz te dolary będą tutaj... opcją taką, tą, jak folijki. Najlepsze linie obrony? Inne boty. Masz w sobie iskrę, która może reaktywować stare boty. Ale okej. Dodać cię do twojej talii, wiesz. Te będą dla ciebie walczyć. Okej. Nie do końca. Chyba ogarnię, ale niech będzie. I co tu mamy? Shield bot, energy bot, albo insektodrone. A wiecie co? Są różne opcje i tak dalej, ale chyba wezmę dodatkowego energy bota. Energy bot szybko po prostu pozwoliłby mi... jak to się nazywa? A słów im brakuje. Naprawdę im brakuje słów, ale wracając. Pomógłby mi bardzo łatwo właśnie szykować sobie energię na później. Będziesz potrzebować znacznie więcej niż kilku reaktywowanych botów. To oczywiście, jeśli naprawdę chcesz, by rozpocząć tam, doświadczyć wielkiej transcendencji. Utopia ma... trochę super OP przedmiotów, które tak po prostu leżą. Nie do końca ogarniam, ale dobra. I co my tu mamy? To zregeneruje twoją energię w jednej turze, czyż nie? Świetne. Okej. Jeśli będziesz rozsądny, będziesz bardzo ostrożnie używać tych przedmiotów. Aha. Odnawiasz je przy punktach kontrolnych, oczywiście. Okej, czyli trochę inaczej niż to było wcześniej. Czyli w takich miejscach chyba będziemy odnawiać, ale dobra, mniejsza. Kolejna walka. Alarm. Podnosi swój hologram i... Okej, i coś tutaj jest. Shieldbot, broken bot. Fajny hologram, taki 3D. Inni nie mają aż takich hologramów, ale dobra. I detonator. Okej. Dobra, wniosek jest bardzo prosty. Muszę ostrożnie podchodzić do tego wszystkiego. I tak... Aż zadzwonimy do zrobienia czegokolwiek, wiecie, nie ma co się śpieszyć. Niestety tamten bot przeżył, czyli znowu shield bot, znowu jakieś inne rzeczy. A właśnie, muszę jeszcze dobrać. A to co chcę dobrać? Oczywiście, że moją kartę, na razie nie potrzebuję empty vesselów aż tak bardzo. I tak. Nie ma znaczenia szczerze, gdzie postawimy do końca, więc tak. I jednego empty vessela jeszcze postawię, a powiedzmy, że tutaj. Dobra. W następnej turze, jeśli będę miał farto, to może nam się uda już sniper bota, czy jakoś tam nazywał, zdobyć. No dobra, zapomniałem, że mam sobie mało tych kart, więc nie ma co się jeszcze przejmować. Dobra, sniper bot kosztuje 3, ja mam 4. Oj, gdybym pomyślał trochę lepiej, to może by to wyszło, a tutaj idzie... O, chłopa. Będzie niebezpiecznie. Dobra. No to muszę zagrać w ten sposób i... Wezmę od razu tą bateryjkę. Żeby na pewno sobie poradzić i tak... Shield bota zagram tutaj. Żeby na pewno nie przegrać. W ten sposób mogę wybrać, gdzie strzelić. I szczerze, nie chcę stracić sniper bota, bo on jest fajny, więc zrobię tak.
I okej. Empty Vessel ginie, tam jeszcze to też ginie. Niestety... Tak, dobieramy. Nie masz wystarczająco dużo energii. Niestety, smutne. Ale dobra, w takim wypadku... Mogę to postawić, żeby nie umrzeć. Czy coś. Tego nie mogę. I niech będzie tak. Dobra. Czy jest sens atakować? Jest sens, pozbywać się ich. Dobra. Okej, kolejny shieldbot. Nie jest to może najlepsza opcja. A właśnie, swoją drogą... Teraz dopiero zauważyłem. Jest młotek. Od razu lepiej. Teraz pozbędziemy się tego. Czekajcie, tak, żeby mieć 100% gwarancję, że się uda i tak. Jak sytuacja swoją drogą? Idealnie na styk. W takim wypadku atakujemy puste pole, po to, żeby jak najwięcej, wiecie, zarobić tych holodolarów, czy co to jest. Nie mamy ich dużo, ale no, szóstka też zawsze dobra jak na początek. No tutaj tak bogaczy pewnie znowu będą, a przy okazji, a zanim coś więcej, można tutaj odnowić? Nie, nie można, czyli jednak to jest tak samo. Ale okej, kolejna karta. Amebo? Co? Explode bot? Alarm bot? Piękne. Piękne, chyba jego wezmę nawet za wygląd, ale czym jest amebo? Czegoś tak? Okej, losowy po prostu sigil. Czyli losowy ten znaczek, okej, a alarm bot? Oj. To, co stoi naprzeciwko tego czegoś, dostaje jeden atak. Amebot jednak. Lub tamtego z wyglądu, no ale... Jak trzeba, to trzeba. Jaki jest najlepszy sposób na walkę z tymi zbuntowanymi botami? Modyfikować swoje, dając im umiejętności, które są OP. Wybierz kartę ze swojej talii. Czyli takie trochę jak to było wcześniej, ale trochę inaczej. Sniper bot i zobaczmy. A trupek, czyli... Okej, będzie mógł niszczyć wszystkich. A, ale ciekawe, że można sobie wybrać. A nie, blokowanie nie. Ochronka finalnie, a niech będzie to. Usatysfakcjonowany. Czy tam zadowolony, coś tak typu. Okej, wiecie co? Wszystko to na razie jest takie... Wiecie, jest to gameplayowe, nie ma też takiej otoczki fabularnej wielkiej. W sensie jakaś jest, ale nie aż tak bardzo. Więc tak, jesteś prawie przy punkcie kontrolnym. Nie zadbaw się teraz, czy tam nie padnie mi tu teraz coś tego typu. Tak, shield bot, energy bot, empty vessel. Haha, alloy bot, okej. To mi się podoba. Używam tego. W następnej turze, szczerze mówiąc, wezmę znowu to. I tak, energy bota postawię gdziekolwiek. Empty vessel tutaj. Empty vessel pozbądzi się alloy bota. Nie będzie dobrze, ale ciekawe w ogóle, że tu patrzcie, zdecydowali się pomniejszać czasami ilość dostępnych pól. Ale ja się takich rzeczy nie robił, więc to jest przynajmniej ciekawe. No dobra, tamto w sumie on rzucał drzewami. Też tak de facto pomniejszało ilość aktywnych pól, ale nie aż tak bardzo. O, sniper bot, super. Czy warto byłoby zarzucić sniper bota? Tak, i amebota też w sumie. Więc... Bonk młotkiem, bonk młotkiem. Jest tak, mamy idealnie na obu, więc tak i tak. Dzyń. Przecież tak, rzuciłem shield bota, bo jak widzicie, no było mnie stać się okazało. 1 na 5. Oj, po tym jak zadał obrażenia, przemień jego siłę i... Dla niego ataki i życie. Nie najlepsze, ale dobra. O, i teraz musiałbym zniszczyć tego, żeby zadawać więcej. Nie,
Nie, na razie nie. Chociaż... Ja wiem, że to trochę może wydawać się głupie. Ale tak, zrobię to w ten sposób. Wiecie, dwa obrażenia zawsze lepsze niż jedno. Nawet kosztem tracę jakieś swoje karty. O, już wygrałem. I to z 1 na plus nawet. Powiem szczerze, nie sprawdzałem, nie patrzyłem, nie liczyłem, nie myślałem, ale okej. Dotarłeś do pierwszego punktu kontrolnego. Świetnie. Przedmioty się odnowiły. Boty, które zniszczyłeś w tym obszarze, zostaną już w taki sposób. Jeśli i kiedy zginiesz, zostajesz przywrócony do tego miejsca. To dosyć elegancki system. Powiedziałbym, że dosyć leniwy, patrząc na sytuację ogólną, ale niech ci będzie, Piofi. Kim ja jestem, żeby się kłócić? Monetki. A czy tutaj coś można robić? Nie, można się tylko teleportować chyba. Ale na razie nie mamy, więc... Okej, nieliniowo, podoba mi się. Na razie idziemy tutaj. Cudowny, po prostu komercjalizm, czy coś takiego, sklepik. Okej, czyli to są robobaksy, robobaksy, czyli robodolce. A co to jest? Nie wiem, czym są te rzeczy. I chyba to jest karta, tutaj jakaś modyfikacja. Dobra. Później się tym zajmiemy, ale na razie zwiedzamy. Wschodnia Botopia. Nie ma tu za dużo wartości, czy czegoś tego typu, ale dobra, i tak idziemy. Ale nadal będziesz tu eksplorował. Wiesz, dla wielkiej transcendencji. Okej. No, lepszy bardziej się wczuwał w to wszystko lepiej. Chociaż się nie ma co też go oceniać od razu, może jeszcze będzie lepiej i... Oj, tak, a my było cię. Jesteś po prostu tym, czego mi potrzeba. Czy my tu mamy 2 na 1? Dobra, żeby nam nie zadał tych dwóch obrażeń. Idealnie. I nie czuję, żebym nawet potrzebował tego, jak to się nazywa, tamtego, więc... Zagramy Amebota w jakimkolwiek miejscu, żeby pozbyć się tego. Jak na złość. Niestety, dobra, Sniper Bot. W sumie Sniper Bota też możemy zarzucić już od razu. I tak, wiem, że to nieefektywne, nieefektowne, bo nie dostaję w ten sposób, jak to się nazywa, a tych energii szybciej, ale... Mnie to interesuje, czy mnie to obchodzi, no nie za bardzo. Więc tak, mamy 3. Mogę Shield Bota zagrać. A to tak też zrobimy. I dobra, czy mogę Double Gunnera zarzucić? Nie jestem pewien, więc na wszelki wielki... No nie mogę. Niestety. W takim wypadku nie będę miał aż takich wielkich wartości, jak moje mogłem mieć. To zarzucę jego. Ale co z tego, że go zarzucę, jak on... Zabiera 2, daje 1. Więc po prostu tak, no, jeden robobucks, jej. Interesuje cię tam może ta gwiazdka? Bardzo dużo wygrywasz. Nie, teraz masz, jak to się nazywa? Jest nagroda za twoją głowę. To na pewno przyciągnie uwagę łowców głów, czy łowców nagród. Resetuje się to jednak, jak zginiesz. A tu mamy kartę? Dobra, co to weźmiemy? Co my tu mamy? Energy Bot, Amebot, Alarm Bot. Z tych wszystkich opcji wydaje mi się Amebot najlepszym. Kasza. Fajnie. Tam jest kolejna walka, to na razie odpuśćmy sobie. Niech zgadnę, o czym sobie myślisz. Powrócić do punktu kontrolnego. Odświeżyć swoje przedmioty, może pójść do sklepu? Ja chciałbym, żebyś wygrał, ale to nie może być takie proste. Możesz wrócić do punktu kontrolnego, ale wszystkie zbuntowane boty, które pokonałeś,
się zrespią. To mi się podoba. Będziemy mogli farmić sobie pieniążki w ten sposób. Fajnie. Więc jesteś pewien? Nie. Na razie nie. Kiedy indziej to zrobimy. W takim wypadku. Ale tak, zdecydowanie kiedyś będę musiał to sprawdzić. Można wyjść niedługo. I zaczyna od standardowego 1 na 1. Dobra. Dobra. A to oznacza tak... że to Empty Vessel przetrwa sobie dwie rundy. Tamten zaraz padnie. Czy potrzebuje czegoś? Nie. Nie potrzebuje, więc Energy Bota tutaj. W sensie to 5 na 1. Na całe szczęście nie będzie z tym jakichś wielkich problemów. Co? Nazywam się Hobbs Klein. Ej, będę brał tu główkę twoją. Nie, nic osobistego, dzieciaku. Okej, okay, czyli łowcy nagród są jakieś takie trudniejsze przeciwniki. Amebot nie jest idealny tym razem, ale okej. Okay. Ciebie tutaj. I w sumie... oj, będzie kiepsko teraz. Kurczę, zniszczy mi tego snajper robota. Nie pomyślałem o tym, niestety. Smutek. W sumie mogłem tego ubić. Zapomniałem, że on bije zawsze ten. Zawsze zabójczo. Okej. Okay. Double Gunner, super, ale na razie go nie potrzebujemy. Na razie użyję Shield Bota do uratowania sytuacji. A, jak on otrzyma obrażenia, to mamy zmienić wartości. Okej. Okay. Idealnie. Amebot się tym zajmie. I stać nas na coś? Nie. Przegram! Ja to przegram przez swoją głupotę. O, innego dnia to zrobię. Nie widziałeś jeszcze końca klanu Hobbs. Przegram, tak, przez niego. A nie, jeszcze nie. Dobra, jeszcze nie jest tak źle. Kurczę, co tu jeszcze mamy? Chyba jednego Amebota, to Amebot... lepsza część nic. Double Gunner, okej, okay. On może nas jeszcze uratować. Tylko z drugiej strony, czy Double Gunner jest dobrym wyborem. Szczerze powiedziałbym, że może... niekoniecznie. Nie, dobra, stawiajmy dziada, czym prędzej, on bije dwa. Więc tak, to jest najlepsza opcja, jaką mieliśmy. Okej, dobra. Empty Vessel, bo już nic lepszego chyba tam nie można. Energy Bota bym mógł, Empty Vessel też bym mógł, ale po co? Dobra, Double Gunner nas uratuje. Ja mam e-bot w sumie, dokończę roboty. Kolejny Empty Vessel. Okej, wygrałeś. Poddaję się. Kontynuujmy. Nope. Żadnego kontynuujmy. Ja chcę robobaksy. A, to było idealnie tak, że nie dostałem robobaksów. Meh. Okej, co my tu mamy? Kartę i walkę. Na razie zobaczmy kartę. Sentry Drone. Oj, tak, Sentry Drone. Nawet nie myślę o reszcie. Sentry Drone'y trzeba brać, to są wspaniałe rzeczy. Co my tu mamy? Na razie nic. Tutaj już byłem. I tak, tutaj w dół. I tam można zawracać, okej, okay, to nie trzeba. I to jedna droga przez walkę. Amebot, okej. Okay. Amebot, Energy Bot, Empty Vessel. 3 na 1? Halo, co za cheaty? Ale dobra, mniejsza z tym zagrania, takie typowe tutaj zrobimy. Jednak zamiast Amebota czy tym podobnych zagram, od razu mówię, Energy Bota. Nie jest to może najlepsza opcja. Owszem, jestem tego świadom, ale zwiększymy sobie szybko energię tym samym. A jego i tak się pozbędziemy dzięki tej funkcji. Explode Bot, no niestety. A i tutaj idzie Double Gunner. Oczywiście, nie może być za łatwo, za pięknie.
Czy potrzebuję tam, czy tutaj? Ja wezmę tutaj. Sniper bot, super. Przyda się, ale jeszcze nie teraz. Aha. Ciekawe, poświęcimy amebota. Tak, amebota mogę poświęcić. Głównie po to, żeby, wiecie, szybko pozbyć się eksplozji, które mogą być w innych sytuacjach groźna. A, okej, czyli da się zniszczyć. Jak to się nazywa? Da się zniszczyć. Brakuje mi słów. Mosty. Okej. Energy bot w sumie niepotrzebny. Amebot niech będzie. Okej. Okay. Okej, dziękuję, po robocie. O Jezu, ten jeden na 5. Nie lubię dziadów. Nie lubię dziadów. Jedyne co mogę zrobić tak naprawdę to. Nie to chciałem zrobić, ale okej. Omsknął mi się palc. No niestety, ale tak. Weźmiemy jeszcze tutaj Sentry Drone. Szkoda, że nie przyszedł wcześniej. Ale tak, teraz musimy zrobić to tak. Wiem, że smutno, no ale trzeba. I tak. Double Gunner. Okej. Nie jest to może najoptymalniejsze, ale zrobię to tak. I w ten sposób dobijemy dziada. A jednocześnie też mamy szansę wygrać. I teraz czy mam coś jeszcze zadającego obrażenia? Niestety nie. Więc bierzemy Empty Vessela. Jakby to miało mieć znaczenie. No ale tak, bierzemy. I okej, kolejne obrażenia. Dwa robodolce, jej. Jeszcze żyjemy. Sukcesik. 100% przedmiotów naładowanych. Spawner botów 100% offline. M. Lame, czyli takie nudne, czy głupie. Nie ma mocy w tej starej rzeczy. Pozwolę ci to załadować, jeśli będzie tutaj. Jeśli znajdziesz nową baterię. A. Wypuścił nas. Możesz być tylko w pokoju inspekcji. A, dobra, czy tam coś się wyłączyło po prostu, kiedy nie rozumiem, o co chodzi. Po prostu weź baterię z inspektrometru i wróć. I sprint progress, okej. A, czy jego wydać bez problemu całkowicie. I co to? Jakaś karta dziwna. Nie wiem po co mi to, ale tak. Ale tak, jest coś. W innych miejscach jest strasznie ciemno. A, zostawiłem te rzeczy wyłączone. A, po prostu. To nie problem. Po prostu rozwiąż trochę łatwych zagadek. A, i tu też są jakieś rzeczy. To zobaczmy. A jak działa ten idzie? A, czyli tych nie można. A dobra, to są te eksplozje, okej. Okay. To są eksplozje. No tak. Już pamiętam. A tak, czyli to w ten sposób najlepiej. I tutaj. Co mi tu nie ma znaczenia chyba? Nie, ma znaczenie. Tak, tak. O tak. Jej, umiem myśleć i co to? A pilot pani bomber? No oczywiście weź ją. To rzuca bomby na każde puste pole. Taktyczne czyszczenie planszy. Nie bądź głupi, jeśli o to chodzi. Jej, jakaś znajdźka i schowało się? Nie, nadal jest. Okej, tam już nic teoretycznie nie ma, a tutaj jakieś nowe. Nie, dobra, to nie jest nowe. Już rozumiem. Ja już rozumiem. Okej. Chyba jestem w stanie zrozumieć, co to jest, ale tak. W ten sposób dostajemy 0, oczywiście. Jak to zmienię tak, to jest 1. Nic takiego w sumie odkrywczego. A jak tak, też 1, okej.
ten sposób jest 2. Okej, nadal 2. Powiem szczerze, chyba nie rozumiem. Więc tak, pomyślmy o tym kiedy indziej. A póki co idziemy tutaj. Obróć sigil, aż będzie do góry, okej. A to jest jaki? Nie, chyba to tak powinno wyglądać. Takie, sprawdź czy nie jesteś botem po prostu. U, kamerki. Czyli on nas podgląda, okej. Wybierz wszystkie fragmenty, które zawierają karty. A faktycznie, tam nie ma kart. Wszystkie fragmenty, które zawierają karty, a tutaj? Może? Nadal zawierają karty, to i to. Tak, po prostu sprawdź, czy nie jesteś botem. Nic wielkiego, a co to? Okej, jakiś taki bot, którego mogę obracać, nie wiem po co. Może kiedyś się dowiemy. Fishbot. Znalazłeś mnie? Dobrze. Robotowa ryba mnie schowała. Zemsta za ostatni raz. Zła ryba. Nie wiem, czym jest fishbot, ale okej. Mamy fishbota. Wygląda trochę jak ten, wiecie, rybak, ale okej. Baterię wyrwaliśmy stąd. Nie ma baterii. Da się jeszcze odłożyć? Tak, to przynieś to tu. A w sumie jak to jest podłączone, czy da się tutaj coś więcej zrobić z tym? W sumie nie wiem. Powiem szczerze, bym to... bym to wziął, ale z drugiej strony tutaj właśnie... Chociaż nie, dobra, nie ma tu niczego więcej. To można to chyba wziąć. I cek. Czy jest tutaj coś innego? A, nie. Okej, dobra. Skoro niczego nie mogę tutaj więcej znaleźć, to chyba możemy iść, chociaż... Okej, możemy iść. Dobra. Siadamy. On ma baterię. Dobra, dzięki. Ładowanie. To powinno wystarczyć. Wracamy do gry. Klik. I nowy teleport. Jej. Tutaj możemy przy okazji zobaczyć nasze karty. Mamy tutaj Fishbota 1/3, który ma Gift Bearer. O, czyli jak on zginie, to dostaniemy losową kartę. Przykład podobny trochę do tego rybaka, więc ciekawe, znaleźliśmy kartę, która w teorii jest sługą Leszego. Tak tutaj po prostu. No dobra. A za tymi drzwiami gdzieś jest? Albo gdzieś? Chyba nie. Dobra. No to skupmy się w takim razie na exploringu. Revolting, czyli nie jestem w stanie przetłumaczyć. Może jakiś ten bunt, coś tego typu. Ja chyba, że musiałeś to wszystko widzieć. To ostatni obszar w utopii, który ma jeszcze życie w sobie. To śmierdząca, skwernik, nie jestem w stanie, można powiedzieć chyba pełzająca, coś tego typu masa imperfekcji. Tu jest jakieś zagrożenie większe chyba. A tutaj coś było? Chyba nie. Ale tu coś jest. Więc karty, jej, Shieldbot. Sonia? A to jest Gris za milion energii, 0/4. Transformer! Okej, czyli to się przetransformuje do lub z trybu bestii. Okej, to tak samo. Ciekawe. Nie wiem, które wybrać, to jest strasznie drogie. Ale z drugiej strony może być ciekawsze. Dobra, weźmiemy Griza. Tam jest jakaś walka, to... Nie wstawaj, jełopie! Na razie walkami się nie interesujmy, po prostu zobaczmy, co tu gdzieś jest. Ten... Dunk, czyli taki podmokły, taki opustoszały... Scrapyard, czyli takie opustoszałe złomowisko, jest dosyć nieprzyjemne. Jego mieszkańcy...
trzponych jego mieszkańców szukałem świeżych botów. Uważaj na te kostki. Okej. Okay. Chwila, złomowisko. Tam są jakieś żywe stworzenia, tu jest złomowisko. A. Wiecie co, aż muszę coś sprawdzić. Poza tym, że tutaj jest darmowa karta, której nie sprawdziłem wcześniej. Niech będzie double gunner. Wiem, że drogi, ale tak. Jej, kasza. Ale tak chcę coś sprawdzić. Wybacz. Odwróć się. Most jest totalnie rozwalony. Zawróć. Potrzebuję czasu. Pokonaj bossa. To powinno dać wystarczająco dużo czasu. Nie wstawaj! Ciągle zapominam, że tutaj trzeba klikać w ten sposób. A dobra, wiecie co? To dało mi już trochę do myślenia. I trochę też taką jakby teorię mi tu usunęło, że może ten świat mimo wszystko przypomina świat oryginalnego Inscryption, że tak nazwę, bo dowiedziałem się, że to co graliśmy później to było niby oryginalne Inscryption. Więc potencjalnie możliwe, że to jest, że on odwzorował trochę ten ich świat. Wiecie, na swój jakiś tam botowy sposób, bo chciał po prostu swoją grę idealną zrobić czy coś. Ale nadal odwzorował to jakoś. Ale tak, dobra. Póki co... Znalazłem sekreta. Jak fajnie. Przez przypadek i... co tu jest? Gdzie ty to znalazłeś? To jest ten klucz, który dostaliśmy w jakimś miejscu. Dziwne, ale dobra. On chyba był od tego Lorda Kości? Może od grzybów? Nie wiem. Co to jest? To nie jest jeden z uberbotów Botopi. Grzyby, dobrze kojarzyłem. Skąd te w ogóle grzyby tu przybyły? Co to za dziwne uczucie? Mamy kontrolę nad robotem. Kompletną kontrolę, czym całkowicą. Musimy teraz eksperymentować. Musimy grać w grę w karcianą. Okej. Lecz Fish jest niedaleko. Musimy znaleźć. Ryby innych też. Głęboko poniżej. Dwa to jeden. Dwa to jeden. Okej. Nie ogarniam to, co się stało. Ale tak, widać, że tutaj łączą jakby karty ze sobą. 2/3 z... co to jest? A, wkurzaniem. Okej. I blokowaniem latania. 2/3. No cóż. No cóż. Ciężko mi coś więcej powiedzieć, poza tym, że... chyba... Tak, nawet nie chyba, a na pewno chyba. Chyba na pewno. Wiem, że dziwnie mówione, ale tak. Chyba na pewno my tutaj to zaraz przegramy. Właśnie, czy to odnawia? Chciałem tylko sprawdzić, niestety odnawia tylko do tego. Do poziomu, który osiągnęliśmy jako tako tutaj teraz. Smutne, ale dobra. Wsyłaj mnóstwo botów. Eksperyment nie jest kompletny. Potrzebujemy więcej czasu. Musimy przywrócić robota. Musisz wrócić. Co się właśnie stało? Gdzie jestem? O, przegrałeś. Powrót do punktu kontrolnego w takim wypadku. Do ostatniego punktu, którego otrzymałeś. Aha. Czyli wszystko się zrespiło. Co z tego, że my poszliśmy tutaj i tyle. Ale dobra. Czyli te kluczyki tajemnicze jednak są potrzebne gdzieś tutaj. Dobra, dobra. No cóż, w takim wypadku jak to wszystko tak obróciło, totalnie nic nie ogarniam, totalnie nie wiem co robić. Ale tak. Skoro to wszystko tak wyszło teraz, jest w takim stanie, jest tak jak było, przegrałem niestety, to co ciekawe. Tutaj będzie wszystko łagodniejsze, jak widać dla nas.
Ale tak, jak to już się stało, to na ten moment skończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. I tak, ja jestem zainteresowany, tak najlepiej można powiedzieć, tym, co się tutaj dzieje. I no, chciałbym po prostu to przejść. W końcu można dostać tego Casey moda, o którym wszyscy gadają. Tryb właśnie taki roguelite, który według wielu jest po prostu tym, czego oczekiwali od inscription na początku. No, ale dobra, co ja tu będę gadał? Po prostu to na tyle, więc trzymajcie się i hej, hej.